Witajcie moi drodzy. Następny cacko na podnośniku A6C7. Przedlift 12 rok, 3.0 TDI. Standardowo, jak w poprzednich filmach, wyjmujemy całą jednostkę, cały serwis, robimy łańcuchy, cały przegląd, uszczelnienie, bo już się leje. Klima już się odciąga, także powiem później wszystko, co i jak wygląda. O, proszę bardzo, filterek już, działamy, także nie ociągam się. Działam, bo czas na grill. Auto z małą przygodą, kontener cofnął, ale nic. Klient sobie zrobi później błotniczek, ja robię swoje. Ostro! Górna meska zdjęta, wolało się naprawdę wszędzie, ale tu może parę słów, co zauważyłem, bo jednak dużo tych motorów rozbieram. Jeżeli przyjdzie mi odkleić dolną miskę od tej górnej, to wierzcie mi, naprawdę muszę dobrze podcinać tą miskę nożem, podważać. Tak się kolory trzymają, naprawdę z masakrą. Ale jak próbuję oderwać górną miskę od bloku, po odkręceniu śrub, powiem wam, żadnej siły. Lekko podważam jakąś breszką, łapką. Miska od razu cała odchodzi. I teraz, jak niektórzy oglądają mój kanał, można zobaczyć na filmie o silikonach. Testowałem silikony. Jeden silikon słabo, a wręcz w ogóle nie kleił do żeliwa. A tutaj, jak wiecie, miska dolna, miska górna jest aluminiowa, bardzo dobrze się trzymają, ale górna miska aluminiowa z blokiem żeliwnym już właśnie nie. I to może był właśnie problem, właśnie ten problem pokazał się po czasie, że tu jednak był niedobrany, niewłaściwy uszczelniacz na te materiały. I jednak to po latach to w ogóle wychodzi. Także nowy silikon, matujemy, myjemy wszystko. Bez zbędnego gadania teraz już. Wszystkie nowe uszczelnienia, pompa, o-ringi, wiadomo jak potrzeba. I działamy. Cóż tam, do tego jeszcze dojdzie. Aha, później wam pokażę jeszcze. Naprawdę jestem zdziwiony, bo w tych modelach się nie spotkałem. Dużo pustych popychaczy, praktycznie połowa. Ja rozumiem w modelach poliftowych, ale tutaj to naprawdę rzadko spotykane.
Chcę Wam pokazać jedną rzecz tutaj przy tym silniku. To jest motor przedliftowy, ale naprawdę uwierzcie mi, rzadko się kiedy zdarza, żeby w tych motorach były tak puste szklanki. Pokażę na przykład tutaj. No tu olej to jest no masakra. Zobaczcie. Ona jest po prostu pusta. Ona jest po prostu pusta. Która tu jeszcze jedna była? Ta. Przepatrzyłem tu całą głowicę. Wiadomo, zawsze przeprowadzam weryfikację całego motoru. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio wymieniałem hydraulikę w przedliftowych motorach. One gdzieś tam się napełnią, prawda, pod wpływem startu motoru. On będzie pracował, ale je już będzie słychać. Je będzie już słychać. O, tu jest dobry przykład. Naprawdę nie do uwierzenia. Chodźcie. A, tam może nawiążę jeszcze do filmu, tam co wstawiłem kiedyś, że taki był, Audi było z Wiednia, taki był czysty olej. Słuchajcie, no ja tutaj tak mówiłem, no nie mam co tam oszukiwać, bo po prostu, no był czysty. Tutaj, no jest brudny. Klient przyjechał z Wiednia, olej był po prostu czysty. Nie wiem, jak to się stało. Może zmienił u mnie tu przed wjazdem na firmę. Nie wiadomo. Proszę. Zero. Nic. Po prostu nic. Ugina się do końca. Ona jest zupełnie pusta. Weźmiemy odpływ wyjściowy olej. To jest po prostu... Nawet olej z niej nie wypływa. Proszę. Szrot. To jest dobry przykład. Ten jest totalny szrot. Dobry popychacz, jak trzyma, zobaczcie, nic. I teraz założymy nową hydraulikę, nowy rozrządzik, oczywiście wszystko będzie tacy zrobione, motor będzie cykał jak zegarek. Jak już tutaj coś mówię o tym sprzęcie, a wziąłem sobie tutaj jeden kapturek, to się tak ładnie nazywa w serwisie. Zobaczcie, jak wyglądają paneleczki po 200 tysiącach. One są naprawdę idealne. Wszystkie cztery podpory na tych trzech cylindrach mają średnicę 24 mm. W motorach poliftowych w CRT na przykład ta podpora 24 jest tylko z przodu od strony napędu, czyli tu od strony rozrządu. Resztę podpór, czyli te trzy następne, mają średnicę tylko 17,5 mm. Dlatego one mają tendencję, tak można powiedzieć w nawiasie, do wrzynania się w te panewki. Za mała powierzchnia przylegania, duże naprężenia, motory się trochę kręcą już w tych czasach, bo nie to stary diesel, że on tam, wiecie, 3000 się jeździło. One po prostu już czasami, tak jak ja, to lubię latać pod czerwone pole na przykład swoim, bo też mam CRT. I takie są efekty. No, te samochody nie są tak, kurde, już zrobione dobrze te poliftowe, jak te przedliftowe. Te motory naprawdę są jeszcze bardzo dobre. Mówię, tu z wałeczkami, tu z wałkami nie ma żadnych problemów, czy tu z panewkami. Nie robiłem tego naprawdę nigdy. Akurat w tym, tak jak mówię, tylko zrobimy tą hydraulikę i temat zamknięty. Tylko tyle. Wkładamy hydraulikę, myjemy wszystko, montujemy od nowa. Dziękuję. To temat zamknięty. Thank you.
everybody. Everybody.